Cześć, jestem Mondar i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale po krótkiej, jednodniowej przerwie. A dziś w ramach kolejnego odcinku maratonu, w którym to powracamy do odcinków, formatów i serii, które prowadziłem w 2019 roku, przyjrzymy się kolejnym zakazanym i zaginionym odcinkom bajek dla dzieci, czyli Waszym ulubionym rzeczom. Zatem moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy, to strzel pod tym filmem łapkę w górę, jeżeli będzie tutaj 1200 kciuków w górę do północy, to kolejny materiał pojawia się jutro o godzinie 14. Tymczasem jeszcze jeżeli jesteś tutaj nowy, zasubskrybuj proszę kanał, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego, a z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej tej liczby. Tymczasem moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść kolejnej części zakazanych i zaginionych odcinków bajek dla dzieci. Klasycznie rozpoczynamy od zaginionego odcinka SpongeBoba. Historia, w której został on opisany, nosi tytuł SpongeBob 1998 Pilot, czy też odcinek pilotażowy 1998. Historia została napisana przez człowieka imieniem Eli, który był wielkim fanem kreskówki. Jego ojciec pracował w Nickelodeon Studios i odkąd sam wiedział, że jego dziecko uwielbia SpongeBoba, zawsze kupował mu kasety VHS z odcinkami. Na swoje 14 urodziny Eli dostał całkiem interesującą kasetę, na której znajdował się tytułowy zaginiony odcinek. Sama taśma zaczynała się od klasycznego logo Nickelodeon z czarnym tłem i białym tekstem, z tą różnicą, że logo Nika wyglądało nieco bardziej pomarańczowo niż zwykle, prawie czerwono. Chwilę później pojawiła się statyczna karta tytułowa, całkowicie pozbawiona muzyki. Widniał tam napis 001. Pod spodem widniała data 1998, co jest trochę dziwne, gdyż sam SpongeBob emitowany był od 1999. Odcinek rozpoczynał się od SpongeBoba, który opuścił swój ananasowy dom, który tym razem wydawał się być obrany. Oczywiście, jak w większości odcinków, prędko podreptał do domu swojego przyjaciela Patryka Rozgwiazdy, pogwizdując. Gdy bohater znalazł się pod domem swojego przyjaciela, ten drugi krzyknął: "Idź sobie!" SpongeBob odrzekł: "Daj spokój, będzie fajnie." Chwilę później skała się otworzyła, z niej wyszedł rozwścieczony Patryk, mówiąc: "SpongeBob, jeśli odważysz się znów zawracać mi głowę, upewnij się, że..." Nagle SpongeBob przerwał Patrykowi, uderzając go w twarz, mówiąc: "Ostrzegam cię, głupia gwiazdo." Następnie SpongeBob wybiera się do czegoś, co wyglądało na wczesną, jakby pierwszą wersję tłustego kraba. Kiedy wszedł do środka, pojawiła się karta z napisem 7 pełnych nieszczęść godzin później. Następnie po wyjściu z pracy SpongeBob udał się do ciemnego lasu. Wraz z zagłębieniem się w ciemności bohater stawał się coraz bardziej zniekształcony. Wydawał się być coraz bardziej wręcz przerażający. Eli czuł ciarki, był iście zszokowany tym, co widział. Kiedy ekran stał się całkowicie ciemny, po chwili na powrót stał się jasny. Eli zobaczył SpongeBoba siedzącego na ziemi, wyglądającego jakby przeżywał emocjonalne załamanie. Zwinął się w kulkę i wyszeptał pewne przerażające zdanie. Dlaczego? Tylko dlaczego? Dlaczego zostałem skazany na niekończący się cykl wyładowywania złości na moich prawdziwych przyjaciołach, zachowując się normalnie, pozwalając sobie na to i wracając do mojego martwego domu? Wiem dlaczego. Z twojego powodu. Zmuszasz mnie do preformowania i rozrywki dla twojej radości. Nie wiecie, przez co przechodzę w środku. Prawda, dzieciaki? Powinniście się wstydzić. Spalę was za to. Teraz pora rzucić okiem na kolejny zaginiony odcinek niesamowitego świata Gumballa. Najbardziej popularnym z odcinków tego nurtu jest bez wątpienia Żałoba. Jednak rzućmy okiem na ten odcinek i zobaczmy, czy będzie chociaż do niej jakkolwiek podobny.
Fabuła skupia się na pewnym mężczyźnie, który zamieszkuje pewien pokój hotelowy. Historia rozpoczyna się od kradzieży jedzenia w miejscowym sklepie. Mężczyzna zabiera skradziony towar i prędko ucieka do swojej kwatery. Niedługo później słyszy, iż ktoś go odwiedził. Słyszy dzwonek do drzwi. Wie, że go znaleźli, jednakże zbytnio się tym nie przejmuje i idzie spać. Nad ranem po otwarciu oczu okazuje się, iż jego pokój został kompletnie zdemolowany. Lampa została zniszczona i leży na podłodze. Poza nią podłogę zdobią także błotniste ślady butów. Po wyjściu na zewnątrz, by przekonać się, czy nikogo tam nie ma, bohater odnajduje kartkę, na której spisana została następująca wiadomość. Widziałem, co zrobiłeś w sklepie. Mój szef ma dziwny sposób karania ludzi za przestępstwa, co jest straszne. Co chyba muszę zrobić? Przepraszam za zniszczenie twojego pokoju, ale zasady to zasady. Obejrzyj taśmę w paczce, ostrzeżenie z wyprzedzeniem. Może to spowodować blizny do końca życia, co może powodować koszmary nocne. Koszmary nocne lub zwykłe zimne poty. Zostałeś ostrzeżony. Imię ukryte. Po włożeniu kasety VHS do odtwarzacza uruchomił się odcinek, którego tytuł brzmiał Eksperyment. Bohater prędko sprawdził w internecie, czy takowy odcinek istnieje, jak się okazało, nie znalazł nic tego typu. Wkrótce później powrócił do oglądania. Sam epizod rozpoczął się od Gambola i Darwina, którzy szli ulicą i rozmawiali o swoim dniu. Następnie oczy Darwina rozszerzyły się i wręcz zatrzymały, zauważając nieznajomego machającego do nich z drugiej strony ulicy. Wydawał się trzymać coś, co świeciło w wieczornym słońcu. Powoli zrobił krok do przodu, a Darwin cofnął się, wskazując Gambolowi na mężczyznę. Potem zniknął. Gumball odwrócił się i powiedział: niezła próba, Darwinie. Darwin przetarł oczy, myśląc, że chyba mu się przewidziało. Nagle dziwny nieznajomy wyskoczył zza krzaka i uderzył Gumballa w głowę. Darwin zaczął krzyczeć, lecz prędko został obezwładniony. Chwilę później ekran ściemnił się, a gdy na powrót się rozjaśnił, bohaterowie znajdowali się w pewnej mrocznej, ciemnej celi. Nagle pojawił się mężczyzna ze scyzorykiem oraz strzykawką w ręce, mówiąc: nie martwcie się, będziecie lepsi. Chwilę później pojawiła się Anais, która poszukiwała swoich braci. Chłopaki, mama chce, żebyście wrócili do domu, nadeszła pora obiadu, musimy iść. Po krótkich poszukiwaniach natknęła się na pewien opuszczony dom, którego w oryginalnym serialu nigdy tutaj nie było. Czy ten dom był tutaj od zawsze? Zastanawiała się, aż w końcu weszła do środka. Podniosła latarkę, którą znalazła na ziemi i zrobiła kilka kroków naprzód. Po krótkiej eksploracji dziewczynka natrafiła na drzwi, które oznaczone były napisem "Pokój doświadczeń". Chwilę później dziewczyna weszła do środka. To, co zobaczyła w środku, sprawiło, iż bohater właśnie oglądający kasetę zwymiotował, a Anais wrzasnęła. To byli jej bracia. A dokładnie chyba brat. Gumball i Darwin stanowiący teraz jedną żywą, oddychającą istotę, która dzieliła każdy ważny organ ich ciał. Każda ich część została zszyta, pozostawiając tylko kilka lub. Anais wrzeszcząc i płacząc uciekła do domu, a chwilę później ekran przyciemnił się i z głośników dobiegł obłąkany, psychopatyczny i chrapliwy śmiech. Odcinek dobiegł końca. Sam bohater wyciągnął z tego morał, by więcej nie popełniać takich rzeczy. Naprawdę jest to dziwna pasta, ale myślę, że należy do tych lepszych z serii zaginionych odcinków bajek dla dzieci. No i moi drodzy, to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Wybaczcie, że zaprezentowałem wam dzisiaj tylko dwie creepypasty, jednakże były one na tyle długie i ciekawe, że myślę, że w zupełności wystarczy na jeden odcinek. Poza tym mam lekki zapierdziel w życiu prywatnym w tym momencie, więc było trochę ciężko z dołożeniem czegoś jeszcze, lecz myślę, że jesteście zadowoleni, a jeżeli chcecie, by ta seria wróciła na dobre, to strzelcie pod tym filmem 1200 kciuków w górę.
Jeżeli jesteś tutaj nowy, zasubskrybuj proszę ten kanał z dzwoneczkiem, ponieważ dobijemy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. Zapoznaj się z moimi poprzednimi materiałami oraz wyczekuj tych następnych. Jeżeli chcesz mnie szczodrować gdzieś coś kiedyś w internecie, to zajrzyj na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to popisać możesz z wieloma wspaniałymi osobami, a także ze mną. A słowem końca chciałbym pozdrowić następujące osoby. Ewa Kotowska, Wiktor Glocki i Vlogi, Thunder Morpek, Michał 505 oraz Oscarito San. Pozdrowienia są do Was serdecznie, Was wszystkich pozdrawiam. A jeżeli Ty także chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to proszę Cię, daj mi o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem, moi drodzy, to już tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Cześć!